Witajcie bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, do którego zaprosiłem, tak jak ostatnio, pamiętacie, mnemotechniczne rzeczy, czyli jak zapamiętać lepiej. Zaprosiłem Martynę Podstrzegnik z kanału Majstersztyk Językowy. Cześć. I Martyna również się zgodziła wziąć udział w tym moim filmie dzisiejszym. Mianowicie, tak jak widzicie, tytuł niemieckie słowa, które wywołują uśmiech na twarzy. Wymyśliłem sobie taki tytuł, ponieważ faktycznie czasami mówiąc dla mnie normalne i statyczne, no, zwykłe słowa niemieckie, z którym jestem obeznany, pewnie Martyna też, nagle są sytuacje, w których uczeń reaguje śmiechem albo reakcją typu śmieszne, dziwne słowo i tak dalej. I stwierdziłem, że powybieramy sobie te słowa i zrobiliśmy właśnie tak, że ja wybrałem jakąś ilość słówek, Martyna również, z naszych doświadczeń lekcyjnych i postanowiliśmy pozbierać taką kompilację takich właśnie wyrazów i wam je przedstawić. Także miłej zabawy, zaczynamy. Pierwsze dwa słowa, które chciałbym wam przedstawić, to są słowa, które uczniowie w szkole bardzo często pytają. Wiem to z własnego doświadczenia, też od moich koleżanek, kolegów germanistów. O co uczniowie pytają? O słowo zakręt i o słowo sześć. Ponieważ w pisowni widzicie w napisach, jak to słowo jest pisane i wszyscy spodziewają się słowa kurwe. Tam nie ma tego słowa, to się czyta kurwe. Kurwe. V czytamy jak F. A Q-E-R, kur, to nie jest zwykły kur, tylko kuo. Tak jak w słowie na przykład cuo. Dlatego to jest kurwe. A nie tak, jak większość z was myśli, albo myślała. Drugim słowem, to jest liczebnik 6. I tam też bardzo dużo osób się spodziewa, że widzicie w tej pisowni, jak to jest napisane, wszyscy się spodziewają słowa seks. No, dla dzieciaków z podstawówki to naprawdę jest kupa śmiechu i wielki powód do tego, żeby przez 5 minut nie dojść do siebie. Natomiast to się czyta zeks. Zeks. SK w wielu przypadkach czytane jest jak Z, natomiast CH w tym przypadku czytane jest jak K i to jest zeks. Takie dwa słowa na początek. Martyna, a co, jakie ty masz słóweczka? Ja taką wiązanką zacznę może. O! Popo, pipi, pupę, pumpę. I to są cztery słowa. Pierwsze to jest popo, co oznacza po prostu pupa. Nie wiem, czy znasz taką piosenkę dla dzieci na YouTubie, Hände waschen. Jest Hände wasche, Füße waschen i właśnie Popo waschen. Bardzo zabawna piosenka. Także to jest potocznie pupa, a bardziej jakbyśmy chcieli powiedzieć pośladki, to już byśmy powiedzieli der Hintern. To chciałaś dodać? Tak, chciałem dodać, bo w sumie ja to słowo kojarzę nie jako popo, tylko też słyszymy jako samo po. A tak, też może być. Co pamiętajmy, że tak politycznie patrząc, jeżeli mamy firmę, mamy partię polityczną PO, nie? No to Niemcy czytając to jako PO, muszą mieć jakieś tam skojarzenie lekkie, co to za partia, nie? Natomiast idąc, żeby tutaj nie być za jedną ze stron, bo chciałbym cały czas pozostać jednak na tym kanale politycznie obiektywny albo niezaangażowany, chociaż jestem trochę, do PiSu też można by coś dołożyć, ponieważ słowo pysn To jest szczać, tak. To nawet nie jest sikać, nie? Sikać to jest, właśnie... to jest pinkeln, tak. A pysn, także pys tylko przez dwa S to jest rozkaz, szczaj. Do tego tak. Mamy PO, żarty poniżej pasa dzisiaj. No. Tak, jeszcze bym dorzucił słowo do słowa po, rzeczownik aż, który ma dosyć tutaj dosyć takie już wulgarne znaczenie i wydźwięk. Jest parę zdań z tym rzeczownikiem, ale ze względu na mój kanał i na poziom, nie, myślę, że znajdziecie sobie. Albo w opisie dam. O, w opisie dam film. No, żeby nie szaleć za bardzo. Rozwijając dalej tę wiązankę, das pipi to jest siku. Też tak mówiąc dość potocznie. A w cały zwrot to będzie pipi machen. Ich muss pipi machen na przykład. Kolejne słowo to jest die Puppe i to jest po prostu lalka. To jest lalka, to jest taka też, może być jakaś maskotka. Nie ma w niemieckim żadnych takich dziwnych konotacji. A Pumpe to jest po prostu śmiesznie brzmi. To nie jest może nic takiego bardzo wyjątkowego. To jest pompa,
sensie pompka, ale nie taka, jaką robimy, żeby wzmocnić mięśnie, tylko właśnie, żeby napompować powietrze. Pompa, na przykład beton pumpę może być. No i też wydaje mi się, dość sympatycznie brzmi to połączenie z półgłoski pesty z samogłuszkami. To znaczy, że my mamy w polskim pompować i jak słyszymy u, to nam się tworzy takie polskie pumpować, nie? No. Już to jest takie trochę... wywołuje uśmiech na twarzy. Następne słowo na dzisiaj to jest der Freier. I tak jak wiemy, słowo frajer ma w języku polskim swoje znaczenie. Kogoś nazywamy frajerem, albo ktoś nas nazywa frajerem, nie daj Boże, frajerem. No to znaczy, że co rozumie się przez to? Rozumie się osobę głupią, naiwną, łatwowierną. To troszeczkę od kontekstu zależy, od sytuacji, nie? Natomiast słuchajcie, to jest słowo, które der Freier, to słowo, które istnieje tylko w niemieckim, znaczeniowo. Mianowicie oznacza mężczyznę, który korzysta z usług prostytutek. Po prostu. I to nawet nie jest obraźliwe. To jest rodzaj pojęcia, który jest omawiany w artykułach niemieckich, używany. To nie jest obraźliwe pojęcie słowa. Po prostu to jest jakby słowo informujące, kto kimś jest, kto co robi. Der Freier. Natomiast drugie słowo to jest takie właśnie też... Niejako z branży, bo jak to brzmi. Mianowicie, znacie czasownik słyszeć, hören, nie? Hören, tam jest umlaut. I pojęcie ja słyszę, odmiana tego czasownika brzmi ich höre. I mam uczniów, którzy mają problemy z wymową tego umlautu i mówią zwykłe u, ich höre. A wiecie, co to oznacza ja dziwka. Trzeba robić dzióbki. Umlauty ładnie. Tak. Wymawiać. Bo to się może źle skończyć. Dobrze, więc teraz dwa słowa ode mnie. Pierwsze z nich to papalapap. I to jest taki wykrzyknik oznaczający bzdury. Czyli jeśli się z czymś nie zgadzamy, kto coś powiedział, to możemy po prostu zareagować takim jednym słowem. Ach, papalapap. A drugie słowo jest bardzo podobne w znaczeniu, a śmiesznie brzmi, to jest kwacz. To jest rzeczownik der kwacz. Trochę nam się, nie wiem, kojarzy z kwakaniem. Z kaczką. Z kaczką. A oznacza też bzdury. I na przykład taki zwrot, red keinen kwacz. Nie gadaj bzdur. Albo was soll der kwacz. Co to mają być za bzdury? Myślę, że też często używane w języku mówionym i zabawne. Dobra, moja kolej. Weźmy sobie słowo, które też wywołuje takie właśnie takie emocje śmieszne. Słowo sztolc. Pewnie albo kojarzycie z polskim słowem, już zostawmy to polskie słowo, nie? Sztolec. No, powiedziałem. W sumie to nie jest sztolec, nie? To jest stolec. Ale sztolc oznacza dumny. Dumny z kogoś i to jest w ogóle erekcja przymiotnika. Jestem z ciebie dumny, mówi ojciec do syna, powie to po niemiecku. Ich bin stolz auf dich. Stolz auf dich. Stolz to jest erekcja, tam jest przymiotnik auf. Jak słyszycie, z racji, że jest dich, no to akusatyw. I drugie słowo, które oznacza kolorowy w języku niemieckim, i to słowo bunt. Bunt. Czyli słowo, które kojarzymy z językiem polskim jednoznacznie z tym słowem bunt, rewolucja, rewolta i tak dalej. Jakieś zastosowanie, kolorowe koszulki, bunte t-shirts. Bunte t-shirts. No taki falschelfreund, jakich tutaj no. Już kilka będzie, znaczy było właściwie. Tak, to jakby się zawiera w tej lekcji. Tak, tak jest. Dobrze, ja teraz takie słowa, które wydaje mi się brzmią przyjemnie, a przez to mogą powodować uśmiech na twarzy, żeby być tutaj zgodnie z tematem. To są słowa, które kończą się na hien. Hien to jest właśnie końcówka, która często jest używana, żeby coś zdrobnić. Możemy wziąć tisch hien. Ale są już słowa, które jakby nie mają tej formy bez tego hien i to jest na przykład Maskottchen. I chcę zaznaczyć, że te słowa, które kończą się na hien, zawsze są rodzajem niejakiego das. Dlatego właśnie jest das Mädchen, pomimo tego, że to jest dziewczynka. Czyli to jest pierwsze słowo, Maskottchen, a drugie
Eichhörnchen. Eichhörnchen, czyli wiewiórka. To słowo wiewiórka też powoduje uśmiech na twarzy. Podobno ciężko je wymówić też. No ciężko Polakom je wymówić, też, tak. ale też. Podobno Amerykanie z tym mają problem. Także myślę, że nie tylko. Faktycznie na lekcjach gdzieś mam taką lekcję, mam taką grupę z Nowego Sącza. Pozdrawiam ich, wiedzą o kim mówię. Na lekcję właśnie wprowadziliśmy Eichhörnchen. I to, że tak powiem, zapisaliśmy fonetycznie najpierw, bo inaczej się nie dało tego ugryźć. Mm-hmm. Ja to wyjaśniłem, z czego to też, a propos, z czego wynika to słowo. Hörnchen to jest rożek, tak. Bo horn to jest róg, mm-hmm. A Eiche to jest dąb. I dosłownie wiewiórka to jest dębowy rożek. Cokolwiek by to nie oznaczało. Znaczy cokolwiek, no wiewiórkę. I następny liczebnik, który w sumie no też jest taki dosyć śmieszny, bo kojarzymy go w ogóle z innym słowem, mianowicie elf. Gdy uczniowie słyszą słowo elf, to może kojarzymy z jakimś krasnoludkiem, elfikiem małym. Natomiast elf to jest 11, liczebnik 11, elf. 11 elfów to, bo w ogóle elfe jest taki rzeczownik, nie elfe. Natomiast 11 elfów to byłoby elf elfni. Kolejne dwa słowa, które mogą być zabawne, to jest die Mappe. Właśnie należy do tej die Mappe, należy do tej grupy falsche Freunde, czyli fałszywych przyjaciół, czyli słów, które nam się wydają, że je znamy z polskiego i wiemy, co to znaczy, a się okazuje, że to kurczę, no inne znaczenie. Także die Mappe to jest teczka, aktówka, nie ma nic wspólnego z mapą, to jest Stadtplan albo Landkarte. Natomiast drugie słowo to jest der Wasserhahn. Der Wasserhahn. I może nie brzmi jakoś super zabawnie, ale jak sobie rozbijemy to słowo, das Wasser, czyli woda, i der Hahn, czyli kogut. Jak z koguta wody zrobił się kran? Nie wiem, ale kran to der Wasserhahn. Der Wasserhahn? Wcześniejsze słówko co było? Co mówiłeś? Mappe. Mappe. Jeszcze byśmy może dorzucić słowo das Mäppchen, mm-hmm. czyli zdrobnienie tego słowa, czyli piórnik. Szkolny, nie? Tak. W którym dzieciaki trzymają te wszystkie przyrządy, das Mäppchen. Natomiast skoro już pojawiło się słowo kran w języku polskim, mm-hmm. to w języku niemieckim też jest słowo kran, der Kran. I to jest dźwig, czyli urządzenie, które ma na celu podnosić pewne rzeczy i przenosić je dalej, wyżej na jakieś. Tam cały temat budowlany, nie? Der Kran to jest dźwig. I teraz moje słowa. Uczniowie się uśmiechają, gdy się dowiadują, że mieszkaniec Hamburga to jest der Hamburger. Hamburga. To jest mieszkaniec Hamburga. Dlaczego? Mieszkańcy miast, nazwy tych mieszkańców, dobrze mówię? Tak, nazwy. Tworzymy poprzez dodanie końcówki er. Tak, dlatego na przykład skoro mamy München, Monachium, to Münchner to jest Monachijczyk. Skoro mamy Berlin, Berlin, to Berlina, to jest Berlińczyk. I tak samo tutaj mamy Hamburg i Hamburga, mieszkaniec Hamburga. I kolejne słowo, które też brzmieniowo jest identyczne jak w słowie polskim. Pamiętam, że tu miałem gdzieś na fonetyce jakieś takie problemy, żeby to rozpoznać. Słowo, jeżeli ja powiem słowo co, no to wy kojarzycie słowo co jako co to jest, co to było i tak dalej. Natomiast pisownia der co to jest zo, po prostu zo. Z czytamy jak c, podwójne o czytamy jako takie długie o i powstaje nam słowo co, der co. Ich war im co, byłem w zo. Mhm. Jeszcze jak mówiłeś o tym hamburgerze, to właśnie możemy dodać, że hamburger to jest właśnie taka potrawa, która pochodzi z Hamburga. To, tam nie ma niemieckiej, angielskiej słowa szynka, tylko właśnie hamburger wziął się od hamburski. Hamburger Steak. Niemieccy emigranci, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku, taką potrawę ze sobą przywieźli, no a żeby było krócej, mówią na to hamburger. Także tam nie ma nic wspólnego z angielską szynką. To tego nie wiedziałem. No, Ameryka być, na hamburgerach niemieckich stoi. Więc może być wegetariański hamburger i nie jest może, to nic może, dziwnego. Wege, nie? Wszystko na warzywach. Moje następne dwa słowa to są takie słowa, które w niezbyt taki pochlebny sposób określają osoby.
Natomiast są one zabawne. Die Brillenschlange to jest osoba, która nosi okulary, a jest jakaś tam wysoka, powiedzmy tak, czyli byśmy powiedzieli okularnik może. Die Brille... W kontekście węża, nie? Tak? Tak, tak, że jakby wąż z okularami. Die Brille, okulary, die Schlange, to jest wąż, no w tym kontekście wąż kolejka, ale tutaj zostanie przy wężu. A drugi to der Spargeltarzan. Spargel to są szparagi. A Tarzan, no to myślę, że każdy zna Tarzana, tego szczupłego, umięśnionego mężczyznę, który żył. Skakał po lianami, przemieszczał się między drzewami. No. I w ten sposób określamy kogoś, kto jest bardzo, bardzo chudy. Szpagel Tarzan. I teraz parę słówek, które należą do tej samej grupy. I po polsku, po niemiecku one są podobne, gdzieś tam się pojawiają podobieństwa między tymi dwoma grupami słówek, zarówno w polskim, jak i w niemieckim. Słowo kot, zwierzaczek, po niemiecku to jest die Katze. I teraz kojarzymy nagle, że słowo katz rozumiemy, że ktoś ma kaca, czyli co ja będę dorosłym wyjaśniał, co to jest, co to jest katz? Wszyscy wiemy, po długiej, upojnej, alkoholowej nocy czy wieczorze, rano czujemy się, jak to się mówi, nie tęgo. I to jest właśnie ten katz. I w języku niemieckim katz w tym pojęciu właśnie stanu po tym upojeniu alkoholowym następnego dnia, to jest słowo, i to widziałem kilka słów, kata albo katerjamea. Ale skupmy się na de kata. De kate, słuchajcie, dosłownie po niemiecku to jest kocur. Czyli jeżeli ktoś ma kaca, to er hat ein kata, czyli dosłownie on ma kocura. On ma kocura po niemiecku, ale rozumiemy to dosłownie jako znaczeniowo on ma kaca, czyli no, wczoraj się spił. Także te koty tutaj gdzieś tam się kręcą wokół nas, bo w ogóle jest rzeczownik der Kot. Jest rzeczownik der Kot i to jest błoto. Na pytanie wie geht's możemy oczywiście odpowiedzieć gut, ale jeśli czujemy się akurat trochę gorzej, to możemy powiedzieć so lala. I to jest właśnie sposób, by wyrazić to, że czujemy się tak sobie. To jest podobne jak angielskie so-so. So lala. Oczywiście w takim języku mówionym. Tak, dorzucę, że my tak mówimy po polsku, że to jest jakby japońskie jako tako. Jako tako. Czyli takie ani super, ani źle, rewelacji nie ma. Nic specjalnego. No, ale raczej tendencja jest raczej spadkowa, słabo. Nie? Tak, raczej są. So lala. Tak jest. I drugie słowo, które też ciekawie brzmi w kontekście angielskiego, to jest rekin. Rekin po niemiecku to jest der Hai. No i może nam się kojarzyć właśnie z takim cześć po angielsku. Polskie słowo zupa. To jest niemiecka zupę. Pisownia widzicie na dole w napisach. Natomiast bardzo to przypomina słowo super w wymowie po niemiecku. Czyli polskie słowo super czyta się po niemiecku zupa. Jakbyśmy chcieli zmontować takie zdanie super zupa, nie? Bo jesteśmy zachwyceni czyjąś zupą, którą nam ktoś podał i nalał, to powiemy po niemiecku zupa, zupa. Zupa, zupę. O, niektórych to śmieszy. Nas śmieszy, jak widać. Poważnie. Nie? I na koniec trzy zdania, słuchajcie, które poprzez dobranie słownictwa i poszczególną wymowę moi widzowie, uczniowie uważają za śmieszne. Z racji tego, że mogę z wami się to zabawić, najpierw je powiem po polsku, wy je sobie stworzycie po niemiecku i potem dam wam wersję niemiecką, nie? Na przykład takie zdanie. To musi być jego brat. Od razu kontekst. Chodzi o to, że jest jakieś podejrzenie, kto to robi, kto jest za to odpowiedzialny i wiemy, że jego brat ma takie zdolności, że on to zorganizował ten koncert. I kto zorganizował ten koncert, to musi być jego brat, w sensie on jest za to odpowiedzialny. Po niemiecku? Das muss sein Bruder sein. Das muss sein Bruder sein. Pierwsze sein oznacza jego, to jest zaimek dzierżawczy, a drugie sein oznacza być, czasownik bez okoliczniku. Taka dziwadło fonetyczne, nie? Drugie zdanie.
pytamy jakąś kobietę, czy pani ją słyszy? Sytuacja w szkole muzycznej i pytamy nauczycielki, czy słyszę tą dziewczynę, która śpiewa tam w sali obok. Czy pani ją słyszy? I to pytanie zabrzmiałoby po niemiecku Hören Sie sie? Hören Sie sie? Czyli te dwa ZZ, tak jak zespół ZZ Top. Kojarzysz, nie? No, bo są pokolenia, które nie znają. Takie brody siwe, mikrofony mieli na kształt tych rur wydechowych od ciężarówek. No, dobry stary rock blues. I ostatnie zdanie. Przyjechała dziewczyna w gości do kogoś i są gospodarze. I my tych gospodarzy pytamy, słuchajcie, czy wy chcielibyście jej pokazać jej pokój, no, w którym będzie mieszkała przez te parę dni, parę tygodni, parę miesięcy. Czy chcielibyście jej pokazać jej pokój? I brzmi to po niemiecku tak. Möchtet ihr Zimmer zeigen? Jeszcze raz powtórzę. Möchtet ihr Zimmer zeigen? Pierwsze ihr to jest möchtet ihr. Czy wy chcielibyście? Pytanie do was. Drugie ihr to jest ona w datywie. Komu, czemu, jej. A trzecie ija to zajmie dzierżawczy jej pokój. Ija Cyma. To by było na tyle, słuchajcie. Dziękujemy za uwagę. Dzięki, że Martyna wpadła na... Dzięki za zaproszenie. Że mogła tutaj być i mogliśmy nakręcić ten odcinek. Zapraszam na kolejne. W opisie filmu macie informacje o moich promocjach i tak dalej, ale już nie o tym, bo teraz głowa. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia.